W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Dzieciątka Jezus. Dzień 9, 24 grudnia. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Wszechmogący, wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Rozważanie na 9 dzień nowenny. Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej. Modlitwa na 9 dzień nowenny. Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka pałacem, pieluszki płaszczem królewskim, a dworzanami pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym królem. Tobie, nasz królu, oddajemy serca, duszę i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Króluj w naszej Ojczyźnie. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego Królestwa. Amen. Modlitwa na zakończenie. O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.